Siema, dzisiaj sobie pogramy w Diablo 2 Resurrected, czyli odnowionego tak naprawdę klasyka. Jeżeli chodzi o kwestie graficzne, to moim zdaniem wygląda to ok. Chociaż Blizzard mógł pójść coś dalej i troszkę rozwinąć endgame. Ale wiadomo, tu Blizzard, trzeba zrobić wszystko jak po najmniejszej linii oporu. Także wzięliśmy sobie zadanko. I teraz tak, mamy odszukaj siedlisko zła. No to lecimy szukać. No ale ogólnie graficznie ładnie, naprawdę fajnie to wygląda. Dobra, mamy pierwszych przeciwników. Oczywiście walka niestety wygląda tak jak kiedyś, tak jak to było 20 lat temu. Tutaj nic nie zmieniali. Ale graficznie przystosowane jest do dzisiejszych czasów. Dobra. To idziemy szukać tego siedliska zła. To kurde, teraz chyba nie widać, które kamienie można odsunąć. O? Dobra, mamy naszych kolejnych przeciwników, pierwszych upadłych do pokonania. Mniejsza miksturka zdrowia, pyk. Kolejna miksturka leczenia. Troszkę szkoda moim zdaniem, że nie powiększyli tego ekwipunku, bo wydaje się dosyć malutki w porównaniu do tego, co oferują mody do zwykłego Diablo 2, typu Project Diablo i tak dalej. Dobra, tutaj mamy kolejne szczury do zabicia. Jaki pyk. O, złoto. Pyk, pyk. No i dobra, idziemy do tego siedliska. Dobra, mamy nowe atrybuty, level wbiliśmy, więc tak, damy sobie troszkę. Damy sobie 3 punkty w siłę. 2 w żywotność, dodatkową umiejętność sobie damy. Potężny cios, odrzucenie, ok. Damy sobie go tutaj. No i co? Idziemy dalej. Czyścić siedlisko. Pyk. O, jakieś już to za buty poleciały. Miksturka leczenia. Kurde, jakieś łuki lecą. Jeżeli chodzi o łuki, to ja akurat najmniej tego potrzebuję. Pyk. Kilka many. Dobra, zobaczmy jakie tu mamy te. Przytrzymaj shift, aby porównać. Okej. Okay. Czyli mamy lepsze buty założone. Nic fajnego tutaj nie poleciało. Okej, okay. Kurde, trzeba się do tamtego dostać. Żeby ich nie wskrzeszał cały czas. Okej. Okay. Tutaj mamy kolejnego szamana. Jakiś zombiak jeszcze. O, zwój identyfikacji. To się na pewno przyda prędzej czy później. Fajnie, miksturka wytrzymałości. Przyda do biegania. Mam tylko nadzieję, że standardowo nie zostanie jeden mobek do zabicia, jak to przeważnie kiedyś bywało. Pyk. Szarpa, złotko. Tutaj wskrzesił jednego chłopa. Martwa łotrzyca, nic nie wypadło. Także unlucky troszkę. Ten tutaj, nie wiem, ucieka sobie. Zbój miejskiego portalu. Pewnie się przyda, jak skończymy sobie kwestika. Co my tutaj mamy? Kapliczka many. No akurat tak średnio mi się przyda, ale... O, tu kolejna łotrzyca martwa. Dobra, musimy się dostać do tego szamana. A to jest dwóch szamanów nawet, kurde. Okej. No ale widać, ta sztuczna inteligencja tych mobów, nie? To one uciekają zamiast nas atakować. Będziemy sobie dawać 3 w siłę i 2 w żywotność. Myślę, że będzie to w miarę okej. Nie wiem, czym ja będę chciał bić, ale póki co... Ile co ja mam? Miałem jakąś siekierkę, tak? Ręczny toporek. Dobra, na razie tam nic nie dodaję w skillach. Zobaczymy później. Te bestie, kurde, tak, które się świecą, nie? Tak jakby były... jakimś, kurde, nie wiem, polane jakimś olejem. O, zbrojka jakaś poleciała, pierwsza. Dobra, musimy iść tutaj. Zabić tych szamanów. Żeby mieć z nimi spokój. O, tutaj gorący trup nas otruł. Kurde, te zombiaki. Wytrzymałe.
zdania, okej, okay, czyli to już jest reszka, jeśli chodzi o te mobki tutaj. Prawdopodobnie to są ostatnie do zabicia. Czy ja mam jakieś miksturki na manę? Mam. O, mam nawet pasek, z git. Zrobimy sobie coś takiego. Pyk. No, coś nie chcę trafić. Pierwszy doporek, rękawice, no i oczywiście miksturki. A zdania? Został jeden potwór. No, to niezłe zadania. Pytanie, gdzie on teraz jest? Dobra, idę go szukać. Dobra, udało mi się go znaleźć. Okazało się, że on jest na samym początku. Nie wiem, jakim celem go przeoczyłem. Dobra, mamy kościka gotowego, także wracamy go oddać. Rozmawiamy sobie za Karą. Okej, fajnie. Dobra, czyli mamy to zrobione. Tutaj na razie nic, zadanie gotowe, zobaczymy jeszcze co tu mamy ciekawego. Więc tak, mamy rękawiczki plus 1 do siły. Dodatkowo ręczny toporek 3-6. Tyle, że w nim mamy dodatkowe obrażenia od trucizny w ciągu 2 sekund. Za wiele raczej mi to nie da. Ale okej, zbrojka też mamy lepszą. Także handel, sprzedajemy sobie to. Kontrol lewy, pyk. Tu na zabójczyni to nam się nie przyda. No i co, idziemy odebrać sobie kolejnego kościka. Dobra, mamy. Poszukaj krwawej orlicy na cmentarzu. Dobra, no to idziemy je szukać, a natura czy niedaleko gdzieś powinna być. Też mamy przejście do kolejnej lokacji, tutaj sobie pozabijamy mobki. Może jeszcze level uda się wbić przed nią. Fajnie by było. No. Nie uciekajcie. Kapliczka zdrowia na razie mi się nie przyda, bo mam full. Dobra, no tu już nic więcej nie ma. Idziemy dalej, rozmawiamy sobie z Flavią. O, tu jakiś sztylet. Zimna równina. O, mamy waypointcika, jest fajnie. Nie będzie trzeba z buta biegać. Kurde, ale że na hita padają. Fajnie, fajnie. O, i te bestie, kurde, takie dziwne. Ale jednak te obrażenia w toporku trucizny coś dają, bo widać, że na zielono się mapki świecą, czyli są zatrute. To akurat spoko. Tutaj mamy jaskinię. W sumie to można sobie ją zwiedzić. O, poleciała jakaś lepsza tarcza, jakiś kapturek, także zobaczymy sobie, co my tu mamy. Kupiłem książkę do identyfikacji, ale niestety zapomniałem ją załadować. A kapturek jakiś mam, dobra. No, tarcza jest dużo lepsza, także sobie zamienimy. Tamtą kopalnię zrobiłem. Okazało się, że w sumie nic fajnego tam nie było. Także polecimy sobie po prostu tutaj. No i prawie 2 levele ogólnie udało mi się w tej kopalni wbić, także też całkiem fajnie. Atrybuty to tak, 3 siła. Chyba zręczność powinienem też coś dać, ale na razie się tym nie przejmuję. O kurde, broń mi się popsuła. Dobra, musimy wrócić, naprawić sobie broń. Zapomniałem oczywiście o naprawie. Przy okazji kupię te zbroje do identyfikacji. Na pewno się przydadzą. Dobra, handel, naprawa. Ty, może sobie kupię jakąś broń. 3-6 obrażenia. 2-7. Ogólnie to chyba w miecze chciałbym pójść. Kurde, to jest fajne, tylko kosztuje... Ile? 1755, to troszkę drogo. Na razie nie. Tu są 2 gniazda niby w tej broni. Dobra, kupimy sobie tę broń, tego sejmitarka. Tak. Pyk. 154, nie no, to muszę naprawić. Ile w ogóle naprawa kosztuje? 30, dobra. Pyk. Musimy jeszcze kupić zwoje do identyfikacji. Przy okazji dodam sobie w miecze po prostu. Żeby to lepiej działało. I teraz tak, handel. Kupimy kilka zwoi. Kurde, drogie są te zwoje, jeżeli mam być szczery. 21% do obrony, ale ja mam 27. Dobra, to sel. Okej.
Co mi to daje? Broń. 1,8 obrażeń od błyskawic. Dobra, na razie to zostawię. Idziemy sobie dalej. Dobra, co my tu mamy? Kamienne pole. Okej. O, mamy kapliczkę na expo. Fajnie, fajnie. Może trochę levela uda się wbić. Jeszcze przed ostateczną walką. Dobra, trafiłem na jakąś giga dużą ilość mobów. Z tego co widzę, to fajne itemki poleciały. Jest jakiś żółty, krótki łuk, który osobiście raczej mi się nie przyda. Ale być może będzie można go sprzedać za jakąś fajną cenę. Dobra, trzeba tych chłopów porozwalać. Dobra, jeszcze kilku tylko zostało tutaj. Kurde, ale denerwuje to, że te moby tak uciekają, nie? Przynajmniej mnie. Osobiście to troszkę irytuje. Ten przeciążony. Dobra, ale zaraz to ogarniemy. Stopnę się po prostu do miasta, bo sprzedaję te rzeczy. No tak jak mówię, no kurde, w tym Diablo ten ekwipunek to... Jest dopiero początek gry, a już zaczyna troszkę irytować wielkość tego ekwipunku. Tym bardziej, że nie mam jeszcze żadnych amuletów, nie? Jeszcze jak do tego dojdą amulety, no to może być ciężko. Dobra. Teraz tak, wrócimy sobie. Przy okazji muszę pamiętać o tym, żeby portale kupić. Kurde, lipa będzie. Quick handel. Zdajemy sobie niepotrzebne rzeczy. O, płotki oczywiście chciałbym mieć. To na pewno. Tutaj mam full. Okej. A, miałem portale kupić. W sumie to kupię sobie książkę. Od razu. O, 3 golda mi zostało. Najsik. Ale myślę, że jak ten łuk wezmę, to będzie git. Łuk, jakaś różdżka. Mamy radę. A, tego już nie uniosę. Okej. Dobra, zrobimy tak, że się cofnę, żeby sprzedać sobie ten łuk. Mi się łuk nie przyda, ani ta różdżka też nie. Taka kara, pyk. 500, 1800 za tą różdżkę. Okej, fajnie. Kurde, czy ja potrzebuję tyle potek? Wydaje mi się, że nie. My tu mamy obrażenia od błyskawic. O, skuteczność ataku. Dobra, pyk, wrzucimy sobie. No i chyba na razie tyle. Żadnych miksturek wytrzymałości nie mam niestety. No i dobra. Szukam dalej. W ogóle wyczaiłem, że tam już za daleko poleciałem, także szukam tutaj przejścia. O, i właśnie wydropiłem duży talizman, który będzie nas zajmował aż dwa miejsca. Średnio, ale plus dwa do siły. Okej. Może być. Dobra, dotarłem na cmentarz. Także już jesteśmy praktycznie tutaj. O, zwój portalu jeszcze. No i co? I zobaczymy, czy uda się. Tutaj jeszcze amulet jakiś zdobyłem. O, to jest 2 do regeneracji zdrowia. Fajne akurat. No i co? Zobaczymy, jak trudna będzie ta walka. Pamiętam, jak grałem na Project Diablo, no to ciężko było. No nieprawda. Ale tutaj chyba nie jest aż tak zbustowane, tak mi się wydaje. Znaczy, czego mam sporo potek, więc... Nie powinno być jakiegoś większego problemu. Dobra, ja bym chciał do niej pójść. Kurde. Jak tam potki? Potrzebuję potek na HP. Okej. Kurde, nie wiem, czy powinienem wybijać te zombiaki, bo wydaje mi się, że one się będą respić. O, ale to spowolnienie to jest masakra. Tak, ona respi te zombiaki. Dobra, 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 dobra. Pyk, 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 pyk. Dobra. Jeszcze nie pykło. Czy ja mam jeszcze jakieś potki na HP? Mam. Wyzamienimy.
Ruszaj się, chopie. Oczywiście nie trafiłem. Stamina mi się też skończyła. A chyba nie mam podki wytrzymałości niestety. Pyk, pyk, no hit. Hit. Nie hit nie. No, dobrze. Udało się. Nawet nie było tak ciężko. Szczerze mówiąc, myślałem, że będzie ciężej. Ale poszło całkiem okej. Dobra, ja bym chciał zbroję. Pójdziemy jeszcze sobie to posprzedawać oczywiście. O, damy sobie misję, pyk. Ustaliliśmy koleżankę. Dobra, handel. No i teraz tak, musimy zwoje kupić. Zobaczmy sobie tą zbroję. Dobra, zakładamy. Pyk, co my tu mamy w ogóle? Skuteczność ataku, obrona, odporność na błyskawice, trucizny. Fajnie, fajnie. Fajna zbrojka, resztę sobie sprzedajemy. To też. Dobra. Muszę kupić jeszcze kilka portali. I pójść sobie po resztę itemków, żeby je sprzedać. Może jeszcze ten miecz kupię, ten scimitar, czy co to tam było? O, zobaczmy. 20, dobra, no, better. Pyk. Brojka. Kurde, dobra, potem ukryć się nie będę wracał, bo nie chce mi się. Wiem, no mam nadzieję, że zrobił coś z tym ekwipunkiem kiedyś. Fajnie by było. Dobra, sell, sell. Kupimy dwa zwoje. Idę zobaczyć, czy stać mnie na ten mieczyk, który wcześniej chciałem kupić. Handel? A, jego już chyba nie ma, kurde. Ta zręczność jest wymagana na niektóre bronie, więc przydałoby się dodać troszkę w zręczność. Szósty poziom wymagany. Kurde, nie ma tego fajnego scimitara, którego chciałem kupić, szkoda. No, on byłby skitu fajny. Dobra, no to tyle. Pokonaliśmy tutaj krwawą orlicę i widzimy się w kolejnym odcinku. Elo,